Panie Burmistrzu, ja nie wiem, czy to Pana głosy zastępcy dyrektora numer 42 dotarł, to byliśmy akurat w Komisji Oświaty i przekazała nam Pani dyrektorka taką sprawę, że dzieci uczęszczające do szkoły numer 2 na granicznej, idąc ulicą Piaskową, w nowo powstałych bloków na Kopernikach, natrafiają na duże przeszkody przy przejściu przez ulicę Graniczną. Tutaj na wysokości właśnie Piaskowej. Dalej poruszając się do szkoły na dwójki wzdłuż ulicy Granicznej, napotykają na zwężenie drogi. I tam jest chodnik 30-40 cm. I na, właśnie ta pani dyrektor prosiła, żeby tam jakieś pasy namalować w jakiś sposób. Ale to najlepiej trzeba było zobaczyć na miejsce. Tam jest skala ogrodzenia i następuje rzeczywiście zawężenie i jest nic. Trzeba by prawnie wywłaszczyć kogoś, zapłacić za ogrodzenie, poszerzyć ulicę i wtedy będzie możliwe normalne przejście chodnik, będzie możliwe aż do ulicy Sienkiewicza i przejście przez Sienkiewicza. Ale co? Trzy roki. To jest sprawa znana od bardzo długiego czasu, tylko wiecie, to będzie tutaj wojna zaraz. Jak będziemy chcieli komuś przedstawić dość chyba i dobry markam i nie wiem, tam zadania są jakieś. Ale pani dyrektorka nie domagała się widzieli tam przedstawienia płotów, jedynie na razie pasy, żeby... Ale nie można tylko pasami zawęzić jezdni, bo to będzie jeszcze bardziej niebezpieczne. Nie mówię zawęzić jezdni pasami, tylko na granicznej czy Piaskowej namalować pasy, żeby dzieci mogły przejść. Proszę Państwa, dystrofię do tego, z tym do powiatowego inspektora ruchu, ale obawiam się, że nie będzie na to zgody, bo pasy na ulicach o określonym natężeniu ruchu mogą się znajdować w określonej odległości od siebie. Ponieważ tam są pasy na ulicy Zawiszy, może się okazać, że ulica Piaskowa jest zbyt blisko. No proszę Państwa, bo jeżeli będą pasy co chwilę, to kierowcy to lekceważą. No są jakieś przepisy. W każdym razie zwrócę się problem do powiatowego inspektora ruchu. Będąc jeszcze przy głosie, chciałem się jeszcze zapytać, czy jest przewidziana na przykład modernizacja drzew jakaś przy ścieżce rowerowej na granicznej, bo tam część drzewek jest posadzonych. Ale może tak wiekali, co to znaczy modernizacja drzew? No modernizacja, no tak, no tak. Czy jest przewidywane dalsze nasadzenie? No, tutaj było wiadomo. No więc proszę Państwa, to było z inicjatywy naszej, ale teraz stoję do szczelenia powiat ze względu na odwodnienie i czegoś tam jeszcze. Będziemy rozmawiali z powiatem, będę chciał, żeby to nasadzenie prowadzić, bo no fajnie, tam jest sadzony jarząb jakiś szwedzki, który podobno jest odporny na zasolenie, czyli, no bo to jest problem z drzewami, że jak się późno odśnieża zimę, sól, to one wynikają. Podobno to jest odporne, będziemy rozmawiali, przekonywać powiat, to się uda, trzeba będzie trochę czasu poświęcić. No i druga sprawa, proszę Państwa, te drzewa są dość drogie. Chcemy to robić rękami tych, którzy wycinają drzewa i drzewowie, bo mamy i mamy w niektórych pozwoleniach na wycinkę tych drzew częściową odporność, częściowe nasadzenia. Stąd będziemy kierowali, żeby określone drzewa, określone wielkości, jak zauważyliście, to już nie ma tych witek cienkich, tylko są bardzo grubsze sadzone, żeby tam te nasadzenia kierować. Do końca się uda tam zasadzić.